Żarty z kobiet pokazują, że Wilczyński jest zwykłą, szowinistyczną świnią. W Planecie Singi, mimo że to komedia romantyczna, mam zaszczyt zagrać średniego skurczybyka. Maciek Sztur jest w Polsce najbliższa wersja Robert Downey Jr. Bardzo cynicznego faceta. Ma w sobie ten seks, że ma w sobie to życie. Jest gwiazdorem telewizyjnym. Widzę niego jako Leonardo DiCaprio. Nie? Jeździ dobrym samochodem. Całe życie walczył, żeby nie był ten Leonardo DiCaprio z Titanica i wszedł w Wolf of Wall Street. Tam pierwszy raz było widać, oh fuck, zobacz, he's a fucking grown up. Jaki fucker jest. Nie? Cieszy się życiem. Nie ma problemu z tym, żeby co wieczór zapraszać do swojego wielkiego mieszkania inną panią. Dla Sztura Planeta Singli jest jego Wolf of Wall Street. Miałem taką ogromną frajdę porobienia rzeczy stricte komediowych, a nawet też slapstickowych. A co do Agnieszki Wędłochy, ona jest taka romantic comedy style actress, nie? Myślałam, że potrafię spisać się tylko w dramatycznych rzeczach. Tak cute, że się można ekranowo zakochać. A tu się okazało, że jednak gdzieś ta komedia i ta postać mnie gdzieś pociągnęła. Jest mega zabawa z nią pracować. Jest, dla ciebie jest normalne, że to jest Agnieszka Wędłocha. Ekipa, wszyscy, fuck, she looks like Anne Hathaway. Chciałabym mieć taką przyjaciółkę i chciałabym mieć taką osobę obok siebie, bo facetów jest mnóstwo, a mieć dobrą przyjaciółkę to jest wartość. Ola nie jest fryzjerką, ona jest hair designer, jest artystką. Tworzy taką sztukę, która nie jest dla mas. To nie jest tylko obcinanie włosów, to jest cała psychologia. Ola jest psychologiem włosów po prostu. To jest kobieta wielu talentów, taki człowiek orkiestra. Boże, uwielbiam tą postać. Weronika Krząszkiewicz, od zawsze chciałem z nią pracować. Ona zasługuje na 100 razy lepsze filmy, ona zasługuje grać w najlepszych dramatach Smarzowskiego i ona zasługuje grać w Planety Singli, bo ma w sobie tyle emocji, komedii i wszystkiego. Mąż jej absolutnie w tym, grany przez Tomasza Karolaka, nie pomaga. Nie wspiera jej, no taki dziad wstrętny, no, ale bardzo się kochają. Weronika Krząszkiewicz zagrała swoją najlepszą rolę. Tu zdradzę niezawodny sposób na kobiety aktorki, tylko że to będzie takie rozwodowe bardzo. Należy przytulić, naburczeć do ucha, ale też niejednokrotnie obmacać koleżankę. Obmacana koleżanka, obtulona, wyszeptana do ucha, znakomicie zaczyna współpracować, więc nabiera do takiego potwora jak ja zaufania. Macacz, jestem macaczem. Po prostu nie mogę zrobić film bez Karolaku, bo on po prostu jest super. A w Polsce zawsze jest tak, że wszyscy mówią, o, Karolak jest wszędzie, otwieram lodówkę i Karolak tam jest. No tak, ale jak Karolak gra w dobrym filmie, to już nie jest ważne, czy on jest wszędzie, bo cię wzrusza, bo cię pociągna historia, a nie Karolak. I tak jak było w Listach do M, bo przed Listami do M też był wszędzie, w lodówkach wszędzie i później wszyscy, o, no dobra, Karolak wszędzie, ale w Listach do M fajny. No i teraz będzie, o, Karolak wszędzie, ale Planety Singli fajny. He's my lucky charm. Talizman szczęścia jest Karolak dla mnie. A jeżeli się zakocham? Cześć, jestem Mitya Okorn. Agnieszka Wiedłocha. Weronika Książkiewicz. Tomasz Karolak. Maciej Sztur, zapraszam was na Planetę Singli. To sceny.